Egzamin gimnazjalny z 2018 roku, zadanie pierwsze. W pierwszym dniu każdego miesiąca ubiegłego roku, pantonek zapisywał masę swojego ciała. Początkowo masa jego ciała malała. W listopadzie i grudniu ważył tyle samo, ile w lipcu. W żadnym miesiącu nie ważył więcej niż 76 kg. Pan Tomek wyniki swoich pomiarów umieścił na diagramie. Który z diagramów przedstawia wyniki pomiarów pana Tomka w ubiegłym roku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wróćmy do treści zadania. Wiemy, że początkowo masa jego ciała malała. Na tym wykresie widać, że na początku masa ciała rosła. W takim razie jest to błędny wykres. Wiemy też, że w listopadzie i grudniu ważył tyle samo, ile w lipcu. Na tym wykresie widać, że w lipcu ważył mniej niż w listopadzie i grudniu, w takim razie to również jest błędny wykres. Wiemy również, że w żadnym miesiącu nie ważył więcej niż 76 kg, a z tego wykresu wynika, że raz ważył 77, czyli więcej niż 76. To również jest błędny wykres. Prawidłowym wykresem jest wykres B. Spełnia on wszystkie warunki podane w zadaniu. Zapraszam do obejrzenia rozwiązania kolejnego zadania z egzaminu gimnazjalnego. Zachęcam Cię również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Pistacja Matematyka.